Dzień dobry widzowie, choć nie taki dobry. Dzisiaj filmik na kanale dość nietypowy, ale taki, który może zdarzyć się w hodowli właśnie drobiu. Dzisiaj będzie mowa w tym filmie o lisie i o jego ataku na moją tutaj hodowlę w wiejskiej zagrodzie. Więc chciałbym wam pokrótce opowiedzieć, jak to się stało, że on tutaj przyszedł, co zrobił i jak to się skończyło i takie tam. Dlatego jeśli filmik będzie ciekawy i super, no to łapka w górę. I dla tych, którzy jeszcze tego nie robią, subskrypcja kanału z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco. Miły komentarz, a teraz serdecznie zapraszam do oglądania. Lis. Jak dobrze wiemy, jest to drapieżne zwierzę o rudym kolorze. Chyba każdy z nas go dobrze zna i przynajmniej widział. Jest on nieproszonym gościem w hodowlach naszych, między innymi hodowlach drobiu czy gołębi, bo po prostu robi tylko szkodę i nic więcej. Choć lisy też zwierzęta i muszą z czegoś żyć. To jest po prostu taki łańcuch pokarmowy. Jedno zjada drugie. Ale my w naszych hodowlach nie chcemy strat i po to hodujemy kury, by coś z nich mieć, jakiś cel. Czyli na przykład jaja, mięso, albo po prostu naszą taką atrakcję, mówiąc w cudzysłowie, maskotkę. Dobrze, więc teraz znajdujemy się, jak widzicie, przed łąką. I jak myślicie, dlaczego akurat tutaj się znajdujemy? Bo właśnie chcę wam pokazać tutaj ślady lisa. A może nie ślady, a tropy, jak to się profesjonalnie nazywa. A dokładniej jego ścieżki wam pokażę, którymi chodził tutaj w łące i się czaił na drób. Więc tutaj jest ta ścieżka, już się tutaj zaczyna. Tutaj idziemy powoli. Jak widzicie, ona ciągnie się aż tutaj. On tutaj tą ścieżką chodził. Teraz jest ta ścieżka trochę niewidoczna, bo już trawa trochę odrosła, ale jak widzicie, tutaj jest trochę trawy wygniecionej i on tutaj się położył i przykucnął. Być może sobie odpoczywał, bądź się czaił i czekał na dogodny moment. Ta ścieżka jest taka trochę pokręcona, bo raz jest tu, raz tu. Ale idziemy dalej tą ścieżką naszego lisa, nieproszonego gościa. Tutaj kolejne miejsce jego wylegiwania się. O, proszę zobaczyć, jaka wygnieciona tutaj trawa w tym miejscu się położył. Tutaj kolejna ścieżka, idziemy, idziemy. I właśnie tutaj tak sobie bliżej i coraz bliżej sobie tutaj wciąż podchodził do kur. I znów kolejne, już trzecie miejsce jego wylegiwania się. Zobaczcie, tym razem mocniej jest wygniecione i lepiej to widać na kamerze. On tutaj, moi drodzy, wylegiwał się tak tutaj miejscami. Nie chciał być zauważonym. A właśnie dla lisa to idealne warunki, bo łąka teraz po nawozie bardzo szybko wybiła w górę. Trawa jest wysoka i za niedługo będzie koszona, z tego co mi wiadomo. A właśnie dla lisa jest to idealne właśnie miejsce dla schronienia się tutaj. I on będzie się tutaj wciąż czaił. I już właśnie tak dwa razy zrobił. To jest pierwszy atak w tym roku. Oczywiście atak lisa. I on tą ścieżką tutaj chodził. Zobaczcie, jak blisko znajdujemy się tam tego wybiegu kur. Tam jest ten wybieg. A lis był aż tutaj. Lis, jak wiemy, jest cwany i sprytny. I on
tak prędko nie da się zauważyć, na przykład w takiej dużej trawie. On człowieka może widzieć nawet z bliskiej odległości, a człowiek może go nie widzieć ani nie słyszeć. Zobaczcie, to jest sprawka lisa. On tutaj tymi ścieżkami chodził. On te ścieżki tutaj zrobił. Ta łąka, co jak co, ale jest bardzo duża i wysoka. Ale jak zostanie tylko skoszona, to już się to wszystko skończy i lis nie będzie miał tych perfekcyjnych warunków do po prostu schowania się. Bo były już dwa ataki tego samego lisa i powiem wam szczerze, że lis u mnie uparł się na perliczki. Nie na żadnego koguta ani kury, tylko akurat spodobały mu się perliczki. I pierwszą perliczkę właśnie schwytał tutaj gdzieś w tym miejscu. Było nawet pierze, tylko nie wiem czy teraz jest. To było jakieś 2 tygodnie temu, ale dopiero ten filmik postanowiłem teraz nagrać. O, jeszcze jest tutaj pierze, nie wiem czy to widać, o, ale jest tu pierze perliczki od szarej. O, jest tutaj takie pierze, na szczęście jeszcze jest. O, tutaj ona się szarpała i chciała uciec, ale niestety nie miała szczęścia i po prostu lis ją złapał, udusił i zabrał. Dodam również tutaj, że lis od razu nie przechodzi do konsumpcji swojej ofiary po złapaniu, tylko on dopiero musi poczekać, aż ta ofiara zacznie śmierdzieć i on dopiero tą ofiarę zaczyna swoją konsumować. Więc zobaczcie, jak ten atak był tutaj blisko. I my byliśmy w domu, a lis sobie po prostu przyszedł i zaatakował blisko wiejskiej zagrody, która jest tam. A kolejny atak był na białego perlika. Na szczęście uszedł o włos z życiem, dosłownie o włos, a wręcz o piórko. Gdyby nie mój tata, który był na podwórku, niestety ten perlik by nie miał żadnych szans na uratowanie swojego życia. Mój tata był na podwórku, a lis przyszedł też na podwórko i ten lis przyszedł gdzieś tutaj od tej strony, a perlik był tam gdzieś i zaczął go atakować. On się mocno szarpał, pierze leciało, bo przecież od szarpania to leci, jak nie wiem co. I dzięki tacie, że od razu zainterweniował i krzyczał, hałasował, to wystraszył tego lisa i lis puścił tego perlika. Ale na szczęście nie złapał go jakoś dobrze, ale gdyby złapał go bardziej mocniej, jakoś solidniej, to by pewnie go nie puścił. Ale dobrze, że się tak stało, że postanowił odpuścić i uciekł. Perlik był w stresie, no po takiej akcji, po takim wydarzeniu, no to wcale mu się nie dziwię, ale na szczęście doszedł do siebie, ma się dobrze, właśnie do niego teraz idziemy. Ten biały perlik jest właśnie tutaj i jak widzicie ma trochę tego pierza wyrwanego, trochę krwi mu leciało. O, jest tam, akurat za to miejsce go tam złapał, krew mu leciała, miał ubrudzoną nogę we krwi, ale polałem mu wodą utlenioną, żeby to mu się spokojnie zagoiło. Odizolowaliśmy go na jeden dzień od kur, żeby go nie nękały, nie dziubały, bo jak wiemy, krew u drobiu wywołuje stres i od razu dziobią, a dopiero po tej całej sytuacji, jak on doszedł do siebie, no to wpuściłem go do zagrody, a od razu po tym, jak rano wypuściłem tutaj moje kurki i perliczki, to perlik biały od razu uniósł swój grzbiet, jak to perliki mają w zwyczaju i jakby to powiedzieć, ożył po prostu. Co jak co, ale miał dużo szczęścia tym razem. No akurat w przeciwieństwie do niego ta perliczka szara nie miała,
I akurat to była perliczka, a nie perlik. Perliczka, która była cała, zdrowa, ładna i znosiła jajka. Ale cóż, taki jest los. A tak jak na początku filmu powiedziałem, jedno i drugie musi z czegoś żyć i przetrwać. Na szczęście teraz tutaj lisa od tej całej sytuacji nie widziałem tutaj. I bardzo dobrze, on by się tutaj nie pojawiał. Są oczywiście sposoby na lisa, choć lisa tak niełatwo jest odstraszyć. Jeśli mi się uda, to będzie filmik na kanale o sposobach na lisa. Już kiedyś taki był, ale może być i drugi. Nic nie zaszkodzi. Jedna sprawa lisa zakończyła się źle, wręcz tragicznie, a druga szczęśliwie. No i właśnie perlik ma się dobrze. I tyle. Ja już na dzisiaj kończę ten filmik. Nie będę tutaj zbytnio przedłużał. Kurki cieszą się szczęśliwą, słoneczną pogodą. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście na moim kanale. Po prostu jesteście wspaniali. Jeszcze raz bardzo wam za to dziękuję. No i widzimy się już w kolejnym filmiku. Myślę już, że nie o lisie. Do zobaczenia i usłyszenia w moim kolejnym filmiku. Cześć!